Dobra, przynajmniej tyle, że zapisałem. Tyle, że zapisałem. Ni to nie mogę używać teleportów, ni to nie mogę używać mikstury szybkości. No, to jest jakiś pochę do żony. No, ale ma to swoje plusy. No, po drodze może jakieś mopki, nopki sobie pozabijam. Trochę expa ponabijam. Patrzmy na wszystko z tej pozytywnej perspektywy. Ile mam w ogóle expa? Okej, okay, trochę do poziomu 24 zostało na mi, a punktów umiejętności mam 10. Naprawdę co najwyżej, że mogę sobie punkty umiejętności wydać nie wiem na co. Na trochę zręczności, na siłę. Bo w sumie ta siła to nie jest taki zły pomysł. Wykoksam się, tak nie wiem, 100 siły sobie dam, ile mam te siły. O, 97 to całkiem sporo nawet. Także no tak, wydam na siłę. I będę na hita wszystkich niszczył. Czemu nie, czemu nie? Pięć godzin później. Może pójdę ich wszystkich wybić? Nie, na razie nie dam rady. Jakbym miał jakąś lepszą zbroję czy coś, to czemu nie? Bo zabijam ich. O tak, dla zasady. A teraz to co najwyżej sobie mogę iść kupić coś dobrego. Bo jak widzę, że łuk jest strasznie useless. Bardzo useless. Mam wymaksowanego na drugim poziomie łuk. Sam łuk mam całkiem sporo, Kyoko. Niby ten łuk coś tam zadaje. Ale no, czasami się tak dziwnie buguje, jakbym w ścianę strzelał. Niby do wego strzelam, ale te pociski się zatrzymują, no. No, natrafiało na ścianę. Jest. Lol. Ujde! Trochę to mi to nic nie daje. Dobra, chyba będzie łatwiej wczytać. Gdzie ja to zapisałem? To? To? Tak, to jest to. Nie będę się z nim napierdzielał, bo mam zbyt słabą zbroję jak na razie. Niby ich zdajemy na hita, no ale... Niby ich zdajemy na hita, no ale co z tego? Jestem strasznie słaby, muszę mieć jakąś zbroję, nie wiem... Gigantyczną Maximus. Maximus. No cześć kolego. No jeśli kuszą, ale co mi pokuszy? Pok. Dobra, co tu masz kolego fajnego? No takie rzeczy to sobie możesz, nie wiem, wiesz gdzie wsadzić. Myślałem, że masz coś fajnego, a tak to ci mogę co najwyżej zabić. Musisz jesteś to prawda fajnym spokoziomkiem, no. Jesteś dobrym typem. Pok. Pok. Masz jakiś fajniejszy łuk od tego, którego mam teraz? 68 łuk z podróża. A mój łuk ile ma? To jest ten sam łuk. No i przynajmniej wszystkie składniki na Ulumulu mam już.
Pokaż mi swoje towary. A przy okazji pójdziemy do wilka. Może nam zrobi już tą zbroję. Będziemy tam, czy tam zbroję robił, nie wiem, po jakichś kilku dniach, czy może od jakiegoś momentu. Jakiegoś, nie wiem, skryptu, o. Tego słowa szukałem. Po jakiejś misji odpala się skrypt, gdzie mi ten wilku zrobił tą zbroję. Chyba, że to było tak, no i tak myślę, czyli w sensie... Robi zbroję po tym, jak odbierzesz Ulumulu. Czyli jednak zależy to od skryptu. No dobra. To w takim razie... Odbierzemy Ulumulu. Panie Bezi, ujde, ty jesteś jakiś pierdzielnięty. Bez jego popierdliło. Breaking news. No, płyńżesz, opie. Chodzi po wodzie. Jezus! Jezusa widzę! To jest prawdziwy wybraniec! My mamy dowód. Mamy dowód, że Bezi to jest wybraniec. On jest tym jedynym, który zniszczy demona, zniszczy smoki, ale z tym nie zniszczy świat. Kiedy Ulumulu? Za lada moment, Demciu. Właśnie idziemy odebrać to Ulumulu, tylko że kurde widzisz, no. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Mnie szlak zaraz trafi. To nie... Nie chcę mi się Arkti, prawdę mówiąc nie chcę mi się. Co mi to da? Ostatnio jak mu spróbowałem mu... Na początku próbowałem mu dowalić, to zaatakował mnie książę. Później jak... jeszcze później jak zabiłem tego... No nie zabiłem tego, co pokonałem Lewusa. To rzucił się mnie książę i go pokonałem. Ale gdzieś tam w okolicy był Gorn, który się dołączył i mnie zabił. Teraz co prawda tam nie ma Gorna. No ale... Lepiej chuchać na zimne. Lepiej chuchać na zimne. Że cały obóz się na mnie rzuci. Ta gra jest pełna bogów, a ten mod tylko zwiększa tą ilość. A ten mod tylko to pogarsza. Ten mówiąc, chęcią bym tego moda wywalił. Gdyby nie to, że no, serio potrzebuję go, żeby go odpalić w ogóle grę na Twitchu. W sumie nie tylko na Twitchu. Jezus, jaki kawał mam do przejścia. Gdybym mógł używać te teleporty, serio. Ja byłaby o wiele przyjemniejsza. Dobra, ale jesteśmy już w kopalni. Że teraz tylko odnaleźć tą głupią mendę i... I zabrać swoje Ulumulu. Idziemy na dół. O! Zgadnijcie co? Crash Bandicoot.
Idźcie, dobrze sejwować. Dobrze jest sejwować. Ten to mi się chyba nudzi w robocie, co on tam zrobił? Oj, nudzi mu się, oj, jemu się nudzi. Czek, przegadał bota. Nowy film, już w kinach. O! Chyba kolejny Crash Bandicoot. Ja się zaraz złapię za głowę i tyle tego będzie. Panie Gro, czy ty jesteś poważna? Już nie wiem, który Crash dzisiaj. To już nie jest Ulumulu, to jest Crash Mulu. Tyle dobrze, że nie muszę startować z tym. Tyle dobrze. Jakie to jest zabugowane, to szkoda gadać. Ja wejdę do tej kopalni, czy nie wejdę? Wiecie, ładnie bym piosił. Chyba doczeka, że szuka. Panie Gio, bądźże ty poważna. Nie uciesz jakiś soft locze, jak się zdarzył. To jest taki dobry tytuł, ale no on taki jest zabugowany przez tego moda, no to się nie da grać. Panie Gio, nie psuj mi wspomnień, albo raczej panie modzie. Nie psuj mi wspomnień, nie psuj mi nostalgii. Bo to naprawdę Gothic jest na mega genialną grą, ale no... Przestałbyś się bugować, naprawdę. Do 4 razy szuka. Wow. Działa! Dzięki, działa. Dobra. Teraz musimy znaleźć Wolka. Od tego Wolka zabrać Ulumulu. Zapisz raz. O! Ty to jesteś jednak mądry. Bierzemy to Ulumulu i później będziemy się modlić, żeby wyjść z tej kopalni. Ale ta wolna kopalnia jest biedna. Ta stara kopalnia należąca do starego obozu była duża. I taka fajna. A ta kopalnia nie jest taka fajna, ona jest taka mała. I taka niefajna. Siema kolego. Weź kolego mi zrób Ulumulu. Mam już wszystkie przedmioty potrzebne do sporządzenia. Obcy być silny wojownik. Dadzież gotowe. Obcy nosić Ulumulu. Być. Dobra. Jest, mam Ulumulu.
Mam ulumulu. 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 Bieda szyb. Ano. Dobra. To w takim razie teraz pójdziemy po swoją zbroję. No ja się nie będę z tym ulumulu chodził. A, trzeba save'a zrobić. Ulumulu. Im więcej save'ów, tym lepiej. O, crash. Ja się zaś rozpłaczę. Dosłownie, zrobiłem save'a tuż przed crashem. Tak ułamek sekundy przed crashem. Ktoś liczył, ile już crashy dzisiaj było? Ja już nawet tego nie potrafię zliczyć. Tylko już było tyle, że... A, idź pan. Tego już tyle dzisiaj było. A już czego tyle było. Teraz tylko wyjść z tej kopalni. Teraz tylko wyjść z tej kopalni. Oh, pójdziemy do wilka, weźmiemy swoją zbroję. Mam nadzieję, że będzie lepsza od tego, co teraz noszę. Tuż na pewno będzie ładniejsza. Pięć godzin później. Chyba dobrze idę. O, goń przyszedł. O nie. Safe. Będzie chciał się bić. Witaj! Znowu szukasz kłopotu? Do boj! Co on tutaj? Co on za typ? Ale zapisałem teraz. Chyba. Wyszedłem. Masz przy sobie ciekawą ozdóbkę. To od tego niewolnika. To orkowy symbol przyjaźni. Oby tylko orkowie usza... Do zobaczenia. Rozdział 5. Jej, że jesteśmy w rozdziale 5. Mogę kupić jakąś broń, cokolwiek. I jakoś sensownie działać. Ale chyba wcześniej pójdę, nie wiem, na przykład do Laresa i sobie obadam trochę siły. Ale najpierw odbiorę sobie zbroję. Bululu. Łuk jaki mam, styknie mi na razie. Mam nadzieję. Robi się ciemno, to źle znaczy. Pięć godzin później. Chyba zaraz zasnę. Kim jesteśmy, dokąd zmierzamy? Zmierzamy do celu bez mikstury crashowej. Dokładnie, dokładnie. Próbujemy przejść grę z jak najmniejszym ilością crashy. Na pierwszej kolejności do wilka. Niech wilku da nam tą zbroję.
Mam nadzieję, że będzie dobra. Witam! Jak postępuj... Udało mi się wreszcie znaleźć... Czy to znaczy? Dokładnie! Oto i ona! Jest twardy... Dzięki. Jest... Nie ma o czym mówić. Na pewno na tym nie stracę. Dobra. No, widać, że jest lepsza. 8,50. Ma jeszcze ochronę przed magią. Czy ochronę przed ogniem ma mniejszą? No ale... To już. Witam! Zajmujesz się... Skupuję... O kurde, ale masz jody. Dobra, jaki masz łuk? Łuk śmierci. To jest ten, o którym gadaliśmy wcześniej. Nie wiem, już mam z kim. Bazelichim? Nieważne. Dobra, idziemy teraz do Lariesa. Ogarniemy siłę trochę. Wiedziałem, że będą kłopoty. Epsam. A może i Dezen? Witaj. A faktycznie, no, chcę się, żeby zobaczyć jakieś wiki. Umie. O nie. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Umie. Już wszystko umiem. Nie ma. Więc najwyżej mogę zręczność iść. Nie ma. Dobra. W sumie jakbym miał teraz jakieś 50 punktów. Jakbym miał 50 punktów. Nie chciałbym być. 50 punktów zręczności, bym miał ten łuk śmierci. Jest jakby z tym, że nie mam. W sumie nie, mam pomysł, panowie, mam pomysł. Obijemy Lewusa i dostajemy za to expa. I obijemy księcia i dostajemy za to expa. I wtedy... Ale to już rano. Jak już obijemy ich, to pójdziemy sobie zręczności dobrabić. Co tu robisz? Kłopot. Tylko dlatego, że pracuję w polu, myśl. No, jeśli szuka. Przepraszam, nie trzeba było pomyśleć o. A i tak sam już zaczynał spierdzilać. Dobra. To idziemy obić Lewusa. Zdobędziemy trochę expa. A właściwie poziom może się uda zdobyć. Nowy, nie? W ten jakiś, nie wiem, podrzędny robol będzie chciał walczyć z takim koksem, aha. Sam tak się nie te... Facet ma już dość! Dobra! Facet ma już dość! Co tu robisz? Pracuję dla ryżo... Jakbyś czegoś potrzebował? Dobra! Witaj. Spuściłeś mi niezłe baty, stary. To była... Co słychać? Zbieracze wygląda... Zajmę się tym. I pije... Ile 60 expa muszę. Nie 60 expa brakuje mi do poziomu.
God damn it. Saldasa. A przypadkiem tutaj nie było jakiegoś potworka do ubicia? No, powinienem dostać wtedy za coś za expa, no ale chcę wrócić jeszcze tutaj do obozu. To topilec pod tamę, ale musiałbym go znaleźć. A nie, on tu przypadkiem nie ma? O, jest topilec, dobra. To jest ten topilec. Aaaa! Panie Gryo! Idę ubić topilca. Spod tamy. Chciał w sumie je znać tam. Safe. Opa! No teraz ogarniemy w takim razie tą zręczność, kupimy łuk i jesteśmy ogarnięci jak na razie. I wypadałoby jakieś kowala znaleźć. Albo się nauczył akrobatyki. Wiesz to, Arkti? Mógłbym, ale ta akrobatyka w pewnym momencie, przynajmniej w tych ostatnich momentach, jest strasznie irytująca. Gdy jesteśmy w tej świątyni śniącego, ciężko się w tym po platformach. Musisz uważać. Skaczę. Może? To się chyba nigdy nie zmieni. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Witaj! Cześć. Chcę się. Kupimy sobie teraz lepszy łuk. Tylko muszę jakiegoś dobrego znaleźć, jeszcze kupcę kowala, kupca, który sprzeda mi dobrą broń. Nie wiem, nie wiecie, czy tutaj w nowym obozie jest jakiś kowal taki, który sprzeda dobrą broń. Jakiś miecz, topór. Witam! Zajmuj. Skupuj. Dobra, tu są kusze, ale kij z kuszą. Wolę łuk śmierci. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Jeszcze sobie te herudy wezmę. Nie wiem, jest jakieś znalce? Halo, halo, są w nowym obozie jakieś... Jest jakiś sobie kupca, którego można coś kupić? Z chęcią bym przyjął coś, cokolwiek. A nie chcę mi się lecieć do obozu na bagnie, gdzie skupię jeden kowal. Pięć godzin później. Wyczyściłem nieco ekipunek, całe szczęście. I łuk śmierci. No, jednego punktu zręczności, naprawdę. Trochę ludy weźmiemy. Trochę ludy weźmiemy. Wziął 5000 byłek. Może? To się chyba nigdy nie skończy. Witaj! Cześć! Chcę się... No i mam łuk śmierci. Łuk śmierci. No ale ja już mam demon Ulumulu. Patrzaj! Ulumulu! Musisz uważać na to. Ale muszę jakąś dobrą broń znaleźć. Ale dobra, przeteleportuję się do Xaldasa. Chwila, stój. Najpierw się jeszcze raz zasejwuję. Wiadomo jak z tymi save'ami.
O! Nie skeszowało. To już jest progres. Przespał najważniejszy moment. No cześć. Rozmawiałem? Świetnie. Pięciu szamanów, którzy... Zgadza się. Miast okazać w... Doskonale. Orkowie zapieczętowali wejście do... Znalazłeś sposób? Tak, jest pewien... Żadnych szczegółów. Udaj się do podziemnej... Nic nie rozumiem. Poprosiłeś mnie o pomoc? Tak, ale... Więc idź. Zmarnowano już dość czasu. Dobra. To jest już... Dobra. Teraz przy tylu powitujemy się na obozu na bagni. Jeśli skraszuje mi i skraszuje, to znaczy, że kończymy Gothica na dzisiaj. Kończymy. Zapisałem, więc w razie czego nie będzie straty dłużej. Proszę, 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 proszę. No i tyle. No i tyle. Czego ja się spodziewałem? RNG dzisiaj nie jest po mojej stronie, niestety. No dobra.